Pochodzenie posągów witających przybywających na wyspę Wielkanocną od dawna należało do najbardziej intrygujących zagadek świata. Nie brakowało nawet takich, którzy ich twórców chcieli widzieć w Boga z kosmosu, w przeszłości odwiedzających naszą planetę. Teraz wiemy, że obcy nie mieli z tym nic wspólnego. Może szkoda, bo historia Rapa Nui odsłania najmroczniejsze zakamarki naszej natury. Cześć, ja jestem Natanes i dzisiaj przedstawię wam film o Wyspie Wielkanocnej. Taki film nagrał już Dedefix, więc wbijajcie do niego. A ja zapraszam was do oglądania. Wyspa została odkryta przez Holendra Jakuba Rugevena w niedzielę wielkanocną 5 kwietnia 1722 roku, co jest źródłem jej nazwy. Największą tajemnicą wyspy nurtującą wielu naukowców i turystów są olbrzymie monolityczne kamienne rzeźby, tak zwane Moai, wykonane z kamienia wulkanicznego. Na wyspie jest ponad 800 takich rzeźb, a niektóre sposoby nich mają charakterystyczne kapelusze, zwane pukao. Kamienne kolosy, niczym nieśmiertelni wojownicy, strzegą niewielkiej wyspy wielkanocnej, zagubionej pośród wód Oceanu Spokojnego. Zainspirowały setki legend i mitów. Rozbudziły wyobraźnię podróżników i naukowców. Są świadectwem fascynującej kultury Rapa Nui. Wyspa Wielkanocna to fenomen w skali świata. Waga kolosów dochodziła nawet do 100 ton, a mieszkańcy Rapa Nui używali przecież do nich obróbki tylko narzędzi z obsydianu, twardego, szklelistego kamienia wydobywanego z wygasłych wulkanicznych kraterów. Nieznani koła i tajemnicą pozostaje, jak kamienne kolosy wędrowały przez kamieniołomy na wybrzeże. Tajemnicze głowy kamiennych posągów olbrzymów rozrzucone po całej Wyspie Wielkanocnej są jeszcze bardziej imponujące niż do tej pory sądzi. Posągi są pokryte starożytnym pismem, petroglifami, które jak dotąd nie zostały jeszcze rozszyfrowane i odczytane. Wyspa Wielkanocna należy do najbardziej izolowanych miejsc na Ziemi. Znajduje się na Pacyfiku ponad 2000 km od wyspy Pitcairn i około 3600 km od wybrzeża Chile. Obszar Rapa Nui wynosi 163 km2. Jej długość to około 15 km, a szerokość około 20. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli się wam podobają takie filmy i tego kontentu, który niedawno zacząłem, zostawcie lajka i subskrypcję. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Cześć!